to są strasznie ważne inicjatywy, które jednoczą społeczeństwo, bo dzisiaj ludzie mogli zobaczyć, że w Szczecinie jest masa ludzi, są tysiące ludzi, dla których święty Jan Paweł II jest niezwykle istotną postacią. W 1987 roku Jan Paweł II mówił im o wietrze, wietrze zmian, które idzie. Mówił o wartości rodziny. I dwa lata później Polska odzyskała, można powiedzieć, w pewien sposób niepodległość. Zrzuciła jarzmo komunizmu. Dzisiaj ci wszyscy ludzie, oglądając TVN, czytając w internecie skrajnie wulgarne komentarze, no to myślą sobie, że tak wszyscy myślą. A na takich marszach widzą, że są tysiące ludzi, którzy myślą podobnie do nich, dla których święty Jan Paweł II jest postacią niezwykle, niezwykle istotną. Ten marsz także był takim, można powiedzieć, i hołdem złożonym świętemu Janowi Pawłowi II, ale także pokazywał, jakie jest przywiązanie Polaków do Jana Pawła II. Kilka tysięcy osób przeszło w marszu, kilka tysięcy osób przyniosło znicze, modliło się tutaj na Jasnych Błoniach. To było wielkie przeżycie dla tych, którzy byli także tutaj na Jasnych Błoniach w 1987 roku, ale także myślę, że teraz. Duże wydarzenie, Szczecin pamiętał, to jest najważniejsze.